Polska jest największym eksporterem jabłek w Europie i trzecim na świecie. Tylko jabłek deserowych polscy sadownicy sprzedają na rynki zewnętrzne blisko 1 000 000 ton rocznie. Straty wynikające z wprowadzenia przez Rosję embarga mogą wynieść około 500 milionów euro. Embargo odczują także sadownicy z naszego regionu. Myślę, że wpływ tego embarga będzie bardzo istotny, dlatego że my jako sadownicy eksportujemy do Rosji 50% swojego eksportu. Naszego eksportu idzie do Rosji, także Rosja jest głównym graczem na rynku eksportowym w Polsce. Jesteśmy po prostu od tego uzależnieni. Czyli jeżeli mówimy o stratach, to o jakich kwotach? Dla porównania mogę powiedzieć tak, że jeżeli sprzedajemy jabłuszko w cenie złoty 20, złoty 30 na eksport, jeżeli Rosja w tym momencie zamyka swoje granice, cena spada na przykład do 50-60 groszy za kilogram. Taką ilość jabłek, jak żeśmy sprzedawali do Rosji, to jest około 600 tysięcy ton, trudno by zagospodarować w kraju, na pewno się tego nie spożyje. Należy szukać innych rynków zbytu, ale sami sadownicy na pewno sobie z tym nie poradzą. Myślę, że tu silne grupy producenckie powinny się łączyć, szukać nowych rynków zbytu. Z tym, że to się nie stanie z dnia na dzień, bo takie ilości sprzedać w krótkim czasie jest bardzo trudno. Podejrzewam, że takim najdolnym wyznacznikiem cen to jest zawsze cena jabłka przemysłowego. Na pewno przemysł pewnie będzie chciał też tą sytuację wykorzystać i spodziewamy się, że cena tego jabłka będzie niska, w związku z tym jabłko konsumpcyjne będzie dużo niższe niż w innych latach, bo będzie nadmiar tego jabłka na rynku. Embargo odbiło się szerokim echem w internecie, gdzie coraz więcej osób przyłącza się do akcji Postaw się Putinowi, jedz jabłka. Akcja zauważona została nawet w zagranicznych mediach. Sadownicy traktują ją jednak raczej jako moralne wsparcie niż szansę na zbycie towaru, który był do tej pory wysyłany do Rosji. Moim zdaniem lepiej by było jeść jabłka po prostu dla własnego zdrowia, bo jabłko jest zdrowe. Szczególnie polskie jabłko, gdyż używamy w Polsce dużo mniej fungicydów niż na przykład na zachodzie Europy i dzięki temu nasz owoc jest zdrowszy. I wygrywamy po prostu konkurencję z jabłkiem zachodnim pod względem zdrowotności, jakości, jak i ceny. Jesteśmy po prostu bezkonkurencyjni. Polskie jabłko jest tańsze na rynkach międzynarodowych niż jabłko nawet z Chin, także możecie sobie Państwo to wyobrazić. A czy ta akcja w ogóle będzie miała jakiś wpływ na te straty? Myślę, że jest to bardziej wsparcie moralne niż jakiekolwiek finansowe, dlatego że eksportujemy do Rosji corocznie od 300 do 600 tysięcy ton jabłek. Jest to tak niesamowita liczba, że proszę sobie to podzielić na mieszkańców Polski i wyobrazić, ile byśmy musieli tego zjeść. Ostateczności jabłka deserowe, które nie znajdą zbytu, można sprzedać jako przemysłowe. Niestety jest to marne pocieszenie dla sadowników, bo cena tych drugich to około 10 groszy za kilogram, a za jabłka deserowe wynosi około złotówki. Czy sadownikom grozi więc bankructwo? Jeśli nie znajdą się nowe rynki zbytu, ten scenariusz może się ziścić.